po prostu łapnę to jakoś na szybko, jak to wygląda. Dzień 20, godzina 11:55. Właśnie wychodzimy z miejscowości Strożyska, chociaż bardziej bym to nazwał po prostu wioseczką. Spędziłem w tej miejscowości ostatnią nockę gdzieś tam na tych łąkach. Było niesamowicie, noc była po prostu przepiękna. Było bezchmurnie i z racji, że jest to wioska, nie było w nocy żadnych sztucznie generowanych świateł z latarni ani z samochodów. Praktycznie nic tu nie jeździło. Jak wyszedłem gdzieś tam po północy sobie przed spaniem jeszcze oddychnąć, to widziałem Drogę Mleczną. Piękny widok. Przed samym wyjściem sprawdziłem, że do Katowic mamy 137 km. Jest to sporo więcej niż myślałem, ze względu na to, że dwa dni spędziłem w Solcu-Zdrój. No ale lecimy tam. Miałem dojść tam jutro, a wyjdzie mi jakaś sobota, coś takiego. Będziemy, w planach mam przyspieszyć po prostu tempo na najbliższych parę dni i jak najszybciej stawić się w Katowicach u mojego braciszka. Także miłego dnia. Wchodzimy do Naddniedzieńskiego Parku Krajobrazowego. Już na samym starcie widoczki prezentują się w taki mniej więcej sposób. Ja bym powiedział, że za bardzo nie ma tu nic, no ale zobaczymy, co będzie dalej, bo Naddniedzieński Park Narodowy i żaden chyba inny nie kończy się po 10 krokach. Łowisko Ostoja Górecka. Naddniedziański park krajobrazowy jednak nie rozczarowuje. Mamy tutaj taki widoczek, że idziemy sobie wąską drogą. Jest ostrzeżenie, że jak będziesz szybko jechał, to możesz wypaść w takie widoczki. Nie wiem, czy fajne widoczki są sensowne, żeby po prostu stracić tutaj życie i coś takiego. Te jeziora ciągną się z dwóch stron. Są to właśnie jakieś, może nawet nie jeziora, tylko łowiska. Mamy tutaj bardzo rozległe łowiska. Nie wiem, czy tutaj tak naprawdę można łowić ryby, czy nie, ale chyba z racji, że jest to park krajobrazowy, to troszeczkę nie bardzo. Jedzie jakiś samochodzik, szybko zejdziemy stąd. No i lecimy dalej. No i mamy to, dosłownie to, co zapowiadały mapy Google. Czyli po prostu widziałem, że będzie droga, a naokoło po dwóch stronach dużo, bardzo dużo wody. Tam mamy różnego rodzaju ptactwo, słyszę je bardzo intensywnie, ale z racji, że nie jestem ornitologiem, to nie wypowiem się na ten temat, jak one się nazywają i w ogóle. Tu mamy drugą stronę ulicy, także prezentuje się to w taki sposób. Piękna ulica, otoczona dosłownie wielkimi obszarami wodnymi. Niesamowite miejsce. Mamy nawet tutaj w tym całym Naddniedziańskim Parku Krajobrazowym mamy tam małą wysepkę. Nie wiem, czy się uda to pokazać, ale są tam nawet łabędzie. Ale się rozmazuje. Tam dalej następna grupa łabędzi. Jest ich mnóstwo. Miejscowość Szczerbaków. Wygląda mi to na troszeczkę większą miejscowość niż te, które mijałem ostatnim dniem. Mam nadzieję, że uda się znaleźć jakiś sklepik i kupić coś do jedzenia, bo śmiechem żartem już powolutku dobijam do końca swoich zapasów żywności. Na szczęście dzięki przygodom, które spotkały mnie w Solcu-Zdrój i jeszcze z racji, że spotkałem wczoraj fajną rodzinkę, to przez ostatnie 3 dni, nie licząc z dwoma noclegami pod dachem i włącznie z jedzeniem, ja nie wydałem jeszcze póki co ani złotóweczki. Mamy tutaj przystaneczek, to będzie nasza ostoja, na której coś sobie zjem i idziemy szukać sklepu. No i koniec Szczerbakowa, sklepu żadnego nie było. Następna jest Wiślica, za jakieś 2 km, tam na pewno musi się znaleźć jakiś sklep. Ja już z daleka widzę tą miejscowość. Tam gdzieś hen daleko sterczy jakaś świątynia. Tam mamy dużo budynków. Także jest tam dużo ulic, więc na pewno znajdzie się jakiś na pewno sklepik. No i jesteśmy. Miejscowość Wiślica. Tam mamy jakąś piękną świątynię. Ogólnie będąc jeszcze w Solcu, dowiedziałem się od pana Henia, że Wiślica to niesamowicie ważne miasto, miejscowość, miasteczko pod względem historycznym, ze względu na to, że kiedyś w przeszłości w Wiślicy chrzczeni byli królowie. Prawda jest taka, że w sumie nie wiem, jakiej dynastii królowie byli tu chrzczeni, ale jeżeli tam znacie coś na ten temat, to dawajcie śmiało znać w komentarzach. Mamy tutaj tablicę z jakimiś różnymi tymi atrakcjami turystycznymi, czy jak tokolwiek nazwać. Pierwsze mamy Dom Długosza, drugie jakiś kolegiat w XIV wieku i coś jeszcze jakieś muzeum. Kiedy patrzyłem trasę, przez którą będziemy przechodzić, to będziemy iść koło Muzeum Archeologicznego, czy coś takiego, więc zejdziemy i zobaczymy, co tam się dzieje.
No i jesteśmy. Wiślica. Tutaj mamy Muzeum Archeologiczne w Wiślicy. Niedawno zachodziłem do środka popytać się, czy żeby wejść tam i pozwiedzać, to są jakieś, trzeba uiścić opłaty. I niestety, ale rzeczywiście trzeba było, także nas to nie za bardzo interesuje. Jako że turystami to ja nie jestem, turystą to ja nie jestem. Niedawno podpytałem się tutaj obok pana, jaki to jest obiekt, bo dowiedziałem się, że to rzeczywiście można tutaj przejść się koło sobie tego i popatrzeć, jak to wygląda. Jest to... Powiem tak, ja już zdążyłem zapomnieć tej nazwy, ale to była jakaś bazylika, bardzo masywna świątynia z epoki jakoś po... To nie jest jeszcze budownictwo romanowskie, ani gotyckie. Nie znam się na takich za bardzo rzeczach, ale w każdym razie wygląda to rzeczywiście imponująco. Jest gigantyczne. Naprawdę duży budynek. A, mamy to. Kolegiat. Tak, tak właśnie nazywała się ta bazylika. Jest to bazylika kolegiacka. Spróbujemy zajść do środka, chociaż jeszcze nie mam pewności, czy się w ogóle uda. Poza tym w Wiślicy mamy jeszcze tutaj dom Długosza. Jest to jakiś tam zabytek, nawet jak tutaj tabliczka mówi. Tabliczka o ochronie zabytków. Jak wchodzimy z powrotem na tę bazylikę kolegiatu, okazuje się, że nie będę tu za bardzo krzyczał. Tutaj mamy dzwonnicę. To jest dzwonnica, też zabytkowa. A to jest właśnie przód bazyliki kolegiackiej. Okazuje się, że jak podszedłem do drzwi głównych, to jest tam prowadzona jakiegoś rodzaju chyba teraz msza czy coś takiego, więc po prostu łapnę to jakoś na szybko, jak to wygląda. Módlmy się za wszystkich zmarłych z rodziny Pelagi, za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, aby osiągnęli wieczny odpoczynek. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez święte życie mogli zamieszkać po śmierci w domu nierenką ludzką. Tak, wygląda na to, że akurat jest tam prowadzona msza, także nie będziemy za bardzo przeszkadzać. Nie wiem, bo wydaje mi się, że to po prostu byłoby trochę nietaktowne. W każdym razie to na tym będzie tu się kończyła Wiślica, bo trzeba wybierać się w drogę dalszą. Gadałem niedawno z moim bratem Rafałem z Katowic i okazuje się, że jak miałem się mniej więcej, umawialiśmy, żebym zjawił się jakoś w czwartek, a dzisiaj jest środa, czyli jutro, to jest to kompletnie nie do zrobienia ze względu na to, że zostało mi stąd jakieś 125 kilometrów. Dogadaliśmy się z Rafałem, że rzeczywiście jakoś w piątek, nie jeszcze, nie jutro, a pojutrze gdzieś, gdzie będę, to ewentualnie pode mnie podjedzie, bo teraz jakieś tam ma parę dni wolnych, także będzie widać, co dalej. Wychodzimy z Wiślicy, tak jak mówię, właśnie Katowice, 125 km. Nie wiem, jaki jest dzisiaj najbliższy kierunek. Zaraz sobie popatrzę na mapy i zobaczę. To jest Karol, z buta po planecie. Zakupy w Biedroneczce skończyły się, stanęły na 29 zł. Jestem zaopatrzony w jedzenie na jakieś 2,5 do 3 dni. Wychodzimy z miejscowości Wiślica, chodzimy do miejscowości Koniec Mosty. Słowotwórstwo ludzkie nie zna granic. Godzina 17:15, wychodzimy z miejscowości Stawiszyce i wchodzimy do miejscowości, patrzcie na to, Namiernów City. Wchodzimy na Namiernów City. W Stawiszycach spędziłem ostatnią godzinkę, siedziałem sobie na ławeczce pod parasolem i musiałem naprawdę trochę odpocząć, i to intensywnie odpocząć, bo dzisiejsze upały dały mi solidnie w kość. Nie dałem rady już praktycznie w ogóle leść. Teraz jakoś troszeczkę narzucimy trochę tempa. Mamy jeszcze godzinkę i zaczniemy szukać miejscowy. No, a tutaj stoi ziomek, który chyba opiekuje się tym miejscem, które zwie się Miernów City. To chyba właśnie ścisłe centrum, z tego co widać, pałace i inne tego rodzaju zabudowania. Niesamowicie. Ja pamiętam, jak postanowiłem sobie, że nie będę zachodził do wielkich miast, ale nie dałem rady po prostu. Nie miałem rezystancji. Nie mogłem pominąć Miernów. No i niestety, Miernów City, miasto Miernów się kończy. No, wychodzimy z Miernowa i wchodzimy do Probołowic. I rzeczywiście powiem wam, że jeżeli chodzi o Miernów, to naprawdę dość wielkie miejsce, miasto. Ze względu na to, że niedawno spotkałem sympatycznego pana, który przysiadłem sobie po prostu na takim, na krawężniku, ale nie przy ulicy, tylko taki, który miał być użyty do ułożenia. Leżały takie sterta krawężników i usiadłem sobie na tych krawężnikach, sobie siedzę i wyszedł taki miły właśnie pan i przywitał się ogólnie ze mną słowami szczęść Boże. Ja mówię do niego: dzień dobry, szczęść Boże, i coś tam właśnie pyta się, czy potrzebuje coś.
Ja taki zdziwiony, pyta się mnie, czy potrzebuję jakiejś wody. O tak, ja taki zdziwiony, że aż tak to wygląda fajnie. Ja mówię, że nie, tam właśnie dziękuję bardzo. I tam opowiedziałem mu, że dzisiaj uzupełniłem zapasy wody i żywności, jestem cały pełny. Podziękowałem bardzo i coś tam właśnie spytał się, czy idę szlakiem Jakuba. Szlakiem Jakuba. Nie wiem, ja mówię do niego, że nie wiem, że pierwszy raz słyszę, że nie wiedziałem nawet, że coś takiego tutaj jest. I zaczął opowiadać mi o tym, że często właśnie tutaj pielgrzymi, nie, trudno nazwać to pielgrzymami, powiedział właśnie, że często niektóre osoby robią tutaj jakby trasę i właśnie w tym dosłownie też miejscu przysiadają odpocząć na chwileczkę i robią właśnie ten szlak świętego Jakuba. Nie wiem, co to jest, nie wiem, gdzie się kończy, ale niedługo powiedział mi, że będzie jakaś tam świątynia, kościół świętego Jakuba. Zobaczymy, co to jest. Chociaż z drugiej strony pomyślałem sobie, że może i nawet nie dojdziemy do tego kościoła świętego Jakuba, bo nie wiem, jak daleko on jest, bo jak jest za parę kilometrów, to może to być nie na dzisiaj, bo jest godzina właśnie za minutę 18, czyli właśnie zaczynamy szukać jakiejś miejscóweczki. Jest fajna, spokojna okolica, także nie wydaje mi się, żeby był wielki problem. No i faktycznie. To jest miejscóweczka, na której pozwoliłem sobie odpocząć na jakieś 5 minutek. Fajna trawka tutaj była, posiedziałem sobie i rzeczywiście siedzę i patrzę. Mamy wskazóweczkę. Jest. Małopolska droga świętego Jakuba prowadzi w lewo, więc zmieniamy kurs z tamtej drogi i idziemy na szlak świętego Jakuba. Tędy. Już myślałem, że w następnej rolce powiem coś w stylu, że po 5 minutach w sumie szlak Jakuba doprowadził mnie na elegancką miejscówkę, bo jest 18:40, no ale nie bardzo, bo to wygląda dobrze. Prezentuje się miejscówka w taki sposób, ale prawda jest taka, że ta cała gleba tutaj naokoło i te trawy są strasznie głębokie, że jak lazę, to mi się to topi aż prawie do kolana te nogi. Jest tak miękko, że aż za miękko, bo się nogi zapadają i nie wiem w ogóle na jakiej głębokości będę stawał. I jest jakby, nie jest równo. I jakbym spał, to pewnie bym się, że tak powiem, w tym namiocie taczał z boku na bok. Albo jeżeli bym prostopadle go ustawił do tego z boku na bok, to po prostu doszłoby do tego, żebym, nie wiem, albo głowę miał z dołu, albo nogi z dołu i bym powoli sobie zjeżdżał i byłoby to bardzo niekomfortowe. O ile w ogóle dałoby się w tym zasnąć. Przewalamy się teraz, jak mamy tamte drzewka, tamte za nimi jest taka wąska droga asfaltowa, wracam z powrotem na nią i szukam innego miejsca, bo to w ogóle nie działa. Wracamy na szlak świętego Jakuba, czytaj drogę w remoncie, stamtąd szliśmy. Idziemy teraz w tym kierunku i szukamy miejscówki dalej. Jest bardzo ciężko. Zauważyłem dziwną taką zależność w tym roku, że w tamtym jakoś nie wiem, albo po prostu tak nie było, albo tego nie zauważałem po prostu, albo zapomniałem może, że w tym roku zawsze praktycznie, jak mam taki dzień, w którym uzupełnię wodę do pełna i żywność też do pełna, że świeżo co wyjdę z takich sklepów jak nie wiem, czy Biedronka, czy Lidl, czy coś takiego, to mam problem ze znalezieniem miejscówki i jest już bardzo ciężko, mięśnie tutaj strasznie bolą, no ale nie zostało nic innego, jak po prostu iść dalej i szukać. Godzina 19:25, jestem kompletnie padnięty, ale zadowolony ze względu na to, że znaleźliśmy miejscóweczkę. Mamy tutaj za sobą jakieś pola i w ogóle naokoło też wszędzie praktycznie są pola. Koło naszej miejscóweczki tu położyłem swoje bagaże. Jest piękne drzewo. Wydaje mi się, że to jest jakaś odmiana wierzby czy coś takiego. Gdzieś tutaj będziemy się właśnie rozkładać ze względu na to, że tam prosto jest wschód i jak będzie wschodziło słońce, to nie będzie waliło prosto na namiot i nie będzie w środku upału i sauna się nie będzie robiła. O tutaj, o tu leci w sumie sobie asfaltowa droga. Taka bardzo wąska. Jest to taka droga na półtora pasa rzeczywiście, ale to nie powinno być problemu, że ze względu na to, że po pierwsze to praktycznie nic tutaj nie jeździ oprócz tylko jakichś ciągników i czasami rzeczywiście jakiegoś busa i nie chodzi tu o autobus, tylko po prostu jakiegoś vana. Naokoło są wszędzie wsie i puste tereny. To są raczej spokojne tereny, nie powinno tutaj być żadnego rodzaju chuliganerii ani nic takiego, więc to jest fajne miejsce i myślę, że noc będzie bardzo piękna, zasnę bardzo szybko. O, nareszcie. Także dobranoc.